Proszę, oto dwa najstarsze i najpopularniejsze miejsca, w których można się zatrzymać, planując swoją wycieczkę na Mykines. Tutaj po lewej stronie słynny Yellow House. On praktycznie się nie zmienia od lat. Czasami w niektórych latach jest zamknięty, w niektórych jest otwarty. Za to zmienia się, proszę, to co niedawno nazywało się Christian Hus, teraz już nazywa się Mykines Stowa. I się remontuje i trochę rozbudowuje. Więc pani, która prowadziła ten przybytek, zajęła dwa budyneczki jeszcze z tyłu. I teraz w jednym jest restauracja, w drugim miejsce do spania. Generalnie na Mykines jest strasznie dużo turystów, więc nie planujcie wizyt w sierpniu.